Dzień dobry, witam Was wszystkich na zajęciach metodyka zajęć muzykaniających. Dzisiaj zajmiemy się aktywnym słuchaniem muzyki, ale zanim przywitamy się tak troszeczkę po orfowsku, dobra? Uwaga, zaczynamy z refrenem. Będziemy się przedstawiać w formie ronda. Refren jest taki. Klasnąć, na zmianę, tu wiem. Zaczynamy. Pam, 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 pam. Troszkę przyspieszymy, tylko trochę. I uwaga, każdy kuplet będzie Waszym imieniem. Imię wyklaskujemy, rytmizujemy i mówimy oczywiście, jak mamy na imię, w danym rytmie, z odpowiednim wyklaskiwaniem. Uwaga, wszyscy gotowi? Czy sobie jeszcze przypomnieli, jak mówią na imię? Dobra, ja zacznę. Ja będę pierwszym kupletem, lecimy w stronę Wiktoria, Amelia i po kolei, ok? Uwaga, zaczynamy. Tam, 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 ram. Przywitani. Możemy sobie usiąść. Ostatnio mówiliśmy o aktywnym słuchaniu muzyki według metody Bartli Strauss. Co wiecie? Dużo mózgów. Popularyzujemy muzykę klasyczną. Super. Aktywizujemy dzieci ruchowo. Super. Uwrażliwiamy na muzykę w ogóle i improwizację ruchową. Dokładnie. To, na co musimy zwrócić uwagę w metodzie Bartli Strauss, to jest to, że słuchamy, uczymy, uwrażliwiamy na dwa typy słuchania. Jeden typ to jest słuchanie analityczne, czyli uczymy rozróżniać strukturę utworu, czyli budowę formalną utworu. Drugi słuchanie interpretacyjne, czyli co ten utwór wyraża, jaki ma nastrój, jaką może mieć za sobą historię, tak? Czyli takie programowe słuchanie. Dobrze, słuchajcie, więc my na początku, dzisiaj w ogóle, chciałabym Wam pokazać i troszeczkę od strony takiej metodycznej i od strony kreatywnej, jak stworzyć różnego typu konfiguracje aktywnego słuchania muzyki, czyli będziemy używać w zasadzie wszystkich środków, bo będziemy i przedstawiać utwory ruchowo, i grać na instrumentach, i z diatonicznych, i z dźwiękami, dźwiękonaśladowcze, będziemy też mieć efekty, także chciałam, żebyście zobaczyli wszystkiego po trochu. Idzie teraz na rozgrzewkę, tak? Już troszeczkę się rozgrzaliśmy poprzez nasze powitanie. I teraz tak, zaczniemy sobie od utworu Fryderyka Chopina. Będzie to walc minutowy. Chusta, słuchajcie, damy radę? Wstajemy. I teraz tak, słuchajcie, na czym polega metodycznie, tak, ujęcie tego aktywnego słuchania muzyki, jeżeli chodzi o wprowadzenie dla dzieci. Ruchy muszą być proste. Nie ma tutaj specjalnego treningu, specjalnego pokazu. Dzieciaki odzwierciedlają ruchy nauczyciela od razu, tak? To, na co musimy zwracać uwagę przy tworzeniu tych aktywnych słuchań, to na formę przede wszystkim, tak? Właśnie, czy się coś powtarza, to jeżeli się powtarza, musimy dokładnie tak samo powtórzyć. Na jakieś, nie wiem, elementy, które są ważne w utworze, na przykład, nie wiem, jakieś fragmenty ludowe, dworskie, żeby to odpowiednio zaznaczyć. Na jakieś przytupy, charakterystyczne elementy. Na to, jak się układa motyw i fraza. Ruchy muszą być proste, ale nie banalne, tak? Także spróbujemy sobie rozruszać się troszeczkę i teraz posłuży nam chusta animacyjna. Także zobaczymy, jak to nam wyjdzie i spróbujcie po prostu powtarzać ruchy za mną, dobra? Jesteśmy gotowi? To, co możemy jeszcze ewentualnie zrobić na samym początku, kiedy pracujemy z dzieciakami, jeżeli są trudne elementy, to pokazać, co będziemy robić, tak? Czyli na przykład to, co my tu będziemy robić, to tak, będziemy podrzucać chustę do góry, raz, dwa, tak w szybkim tempie, będziemy iść do środka i będziemy iść na zewnątrz, będziemy się bujać z boku na bok, ok? I będziemy bardzo szybko tupać nogami na początku, dobra? To będzie początek. No i oczywiście falowania i tak dalej. Uwaga, uwaga, zaczynamy! Thank you.
animacyjną. I teraz tak. Teraz chciałabym Wam pokazać, tylko jeszcze jakbyście się troszkę przysunęli, ja sobie tutaj klapnę. Teraz sobie zrobimy inny rodzaj aktywnego słuchania muzyki. Pokażę Wam, jak można dołączyć instrumenty diatoniczne w postaci tego rodzaju dzwonków diatonicznych. I teraz tak, będą mi potrzebne dźwięki G i A, gdzie jesteś G? O, dobra. I ponieważ nas jest trochę, to się podzielimy. Część osób będzie grała na diatoniczny, a część osób będzie grała na instrumentach perkusyjnych niediatonicznych. Dobra, i teraz słuchajcie. D, C mam jeszcze, o, zobaczymy. Dobra, to słuchajcie, podzielcie się. Kto chce grać, na czym, tylko musicie tak usiąść, żebyśmy byli w grupach. Czyli tak, jeżeli ktoś ma C, to z dzwonkiem diatonicznym tego typu C też siada razem, dobra? Czyli usiądźcie w grupach, dobra? Żeby nie było tak, że każdy usiadł gdziekolwiek indziej. Czyli dzieciaki zawsze też tak sadzamy, dobrze? Czyli grupami. Jeżeli mamy dzwonki diatoniczne, to układamy dźwiękami je wtedy, tak? Czyli na przykład, jeżeli tutaj mamy grupę C, to grupa C siada razem, ok? I Amelia się przesuwa. Dźwięk D mamy tutaj. Później będziemy mieć G, lecimy od razu, mamy G i A, ale czekajcie, po kolei C, a Sandra co ma? Nie ma, to leci na razie tutaj, to teraz D tutaj leci, Amelia się przesuwa, bo D, tak, to jeszcze ktoś ma D, tak, G i A, dobra, G razem, tu mam jeszcze jedno G, dobra, ktoś może jeszcze to G, Sandra, tak, wszyscy mamy? Dobra. I teraz słuchajcie, zagramy sobie. Sandra, może a tutaj. Przepraszam. Dobrze. I teraz słuchajcie, zagramy w ogóle taką rzecz, że połączymy dzwonki diatoniczne z instrumentami perkusyjnymi. I tam mamy tak. To będzie w ogóle trzecia część Divertimenta Redur Mozarta Menuet. I motyw mamy taki. Najpierw, czekajcie, tylko czy ja tutaj dałam Wam dobrze D, o, wiecie co, nie, czekajcie, zrobimy tak, tutaj będzie tak, D przesuniemy tu, dobra, i mamy tak, zaczynam, najpierw nauczę Was tego motywu i tak samo dzieciaki, tak samo byśmy musieli nauczyć, czyli najpierw raz D, dźwięk D, E, D, A, G, OK? To będzie taki motyw, który się będzie powtarzał. I teraz spróbujemy sobie dołożyć jeszcze inne instrumenty. Jak na przykład maracasy mamy tu. Proszę się podzielić. Maracasy. Niech będą, czekajcie, tak. Teraz trójkąciki. Trójkąciki. Raz, dwa, trzy. To się od razu częstujcie. Teraz będzie tak. Jak skończy się motyw divertimenta, ok, to grają maracasy. Taratatatadam, taratatatadam, taratatatam. Trzy razy cały czas patrzcie na mnie, bo ja myślę, że będę dosyć sugestywna. I dwa razy na trójkątach. Ram, bam. O, proszę bardzo. Ok? Próbujemy. Czyli taratatatadam, 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 bam, bam. Dobra. Bębenki i klawesy będą grały w części B. Do rytmu raczej powinniście wszyscy sobie dać radę, tak? Patrzymy na mnie. No i uwaga, zobaczymy. D.
kolejne przedstawienie, a teraz zrobimy tak. Wszyscy znamy doskonale taniec norweski Griga, prawda? Puszczę utwór, a wy spróbujcie, słuchając na razie, opowiedzieć do tego pewną historię. Cóż tu się może stać? Burza mózgów. Chodzą sobie, dobra, mamy gąski, chodzą gąski. Połący. Na razie się nic nie dzieje, świeci słońce, jest pięknie. Chodzą sobie, więc wyobraźmy sobie tak, że jakby dzieci miały ten utwór przedstawić ruchomo, no to właściwie mniej więcej tak wygląda. Mamy dwie grupy, jedna grupa gąski, tak, bo w drugiej części będzie coś zupełnie innego. Pojawia się drugi raz ta sama forma, tak, czy mamy A, jakby znowu mamy A, prawda? Dobra. Zwróćmy uwagę na więcej szczegółów, mogą się tu rozejrzeć, prawda? Czy na przykład tuś czasem na nich nie czyha za krzaka, prawda? Więc możemy też od razu automatycznie dzieciom próbować pomóc zbudować tą historię. No nic się nie dzieje, gąski sobie wróciły na swoje miejsca, swoje posłanie. Nagle za krzaków pojawiły się lisy, które chciały zjeść gąski. No więc na przykład, nie wiem, druga grupa dzieci, chłopcy, prawda, którzy biegają, naśladują lisy, które chcą te gąski w jakiś sposób zjeść. Wracają, wraca część A, chyba część A, a B i mamy znowu? Gąski. Znowu mamy część A, czyli mamy znowu te gąski, tak? No i gąski, wiadomo, skończą, tak? Skończy się część A, skończą się gąski. Dobra, teraz słuchajcie. Do tego typu utworów, które są programowe, dosyć łatwe, można, słuchajcie, ja już je przygotowałam, ale takie partytury obrazkowe, ale można takie partytury obrazkowe stworzyć z dziećmi, tak? Ja już takie przygotowałam, zobaczcie, jest też legenda, jak taki utwór wykonać. Czyli jest to po prostu malowanie jakby do muzyki, dobra? Mam trzy, to może my się jakoś ściśnijmy, dobrze? Na razie. I teraz słuchajcie, co zrobimy? Spróbujemy ten utwór zaśpiewać, dobrze? Patrzymy sobie na partyturę. Na razie nie musimy się dzielić na grupy, po prostu śpiewamy ten utwór. Czyli mamy tok, tok, tum, tok, tok, tum, tikę, 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 tum, bum, mamy, dobra. I próbujemy, i śpiewamy tak, jak nam się też układa wokal, tak? Śpiewamy po prostu, wyśpiewamy sobie ten utwór. I mamy tok, tok, tum, tikę, 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 tum, bum, tikę, 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 tok, tum, tikę, 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 tok, tum, tikę, tikę, tok, tok, tikę, 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 tok, tok, tikę, tikę, tum, tok, tok, tum, tok, tok, tum, tum, tikę, 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 tok, tum, tikę, tikę, tok, tok, tikę, 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 tok, tok, tikę, tikę. Uwaga, mamy część B, lisy. Tok, 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 tikę, tikę, tum, bum, tikę, 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 tok, tum, tikę, 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 wolno słuchamy, tum, tikę, tikę, tok, tok, tikę, 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 tok, tok, tikę, tikę, tum. No i się będzie powtarzać. Teraz posłuchajcie. Można wykonać
trochę duchu też w ten sposób. Tu się nam pięknie od razu forma utworu zarysowuje. Mamy też automatycznie uwrażliwienie na to słuchanie interpretacyjne, programowe. Ale co można z tym zrobić dalej? Czyli tak jakby ta pierwsza część to była ta interpretacja przez dzieci ruchowa całego utworu dramatyczna. Potem robimy muzyczne partyture, to się inaczej nazywa też muzogramy, tak? Czyli możemy rozpisać ten utwór na bardziej szczegółowe cząstki. Możemy ten utwór wyśpiewać, ale teraz wszystkie te rzeczy tutaj, które wszystkie te dźwiękonaśladowcze rzeczy możemy zamienić na instrumenty perkusyjne, tak? Ale teraz jak musimy to zrobić? Musimy to zrobić tak, żeby dobrać odpowiedni instrument do czasu trwania tych poszczególnych gestów. Czyli tu jak na przykład mamy wszystko bardzo takie selektywne, jak tikę, 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 tikę. Jaki instrument tutaj będzie najbardziej przydatny? Z tych, które widzimy na przykład. Klawesy na przykład, albo marakasy na przykład, tak? Bum! To będą bębenki na przykład, tak? Czy tum, tum, czy tok, tok, takie bardziej coś musi być nadające dźwięk, tak? Więc słuchajcie, mamy teraz instrumenty, możecie my, troszeczkę tak, diatoniczne możecie mi oddać, natomiast tutaj, słuchajcie, jest dużo instrumentów i teraz, słuchajcie, możemy się podzielić na grupy, dobra? Czyli jedna grupa są instrumenty tok, jedna tum, jedna bum, jedna tikę, tikę i try. Więc ja myślę, że tak, na try będziemy mieć. Klawesy będą tok, 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 tak? Bum, będą robić bębenki, dobra? Tum, co może być tum? Dzwonek, trójkąt może być tum, tak? Ponieważ on brzmi długo. Tum, dobra? I co mamy jeszcze? Tikę, tikę, marakasy, tak? No to uwaga, dobieram się. Trójkąty są, klawesy mogę dać tutaj więcej. Trzy mamy, proszę bardzo. Bębenek mamy jeden, myślę, że chyba, że tu jeszcze. Uwaga, tylko się tak musimy dobrać i to też musimy bardzo pamiętać. Proszę, słuchajcie. Mamy, można się go odbierać. Jancarów nie było. Jancarów nie było, bębenków jeszcze trochę więcej. I jak będziecie pracować z dziećmi, bębenki, jak będziecie pracować z dziećmi, to musicie bardzo uważać, żeby usiąść grupami, dobrze? Czyli tak, trójkąty siedzą, klawesy lecą tam po tamtej stronie Jurka, dobra? Bębenki przychodzą do Marysi. Marakasy mogą zostać tam góry na sobie. Uwaga, wszyscy mają, wszyscy wiedzą. Dobra. Uwaga, uwaga, mamy to? I spróbujemy teraz odegrać ten utwór, przedstawić go na instrumentach perkusyjnych. Patrzymy na partyturę. Teraz już nie musimy śpiewać, ok? Po prostu gramy. Ja będę, każdy wie, kim jest co? Tok. Tikę. Bum. Bum. Uwaga, zaczynamy. Czyli ja będę drygę.
Na wszystkie przedstawienia, na wszystkie interpretacje dzieci, tak? Tam, gdzie, nie wiem, możemy mieć na przykład jakieś w ogóle przedstawienie, nie wiem, dla rodziców, cokolwiek, tak? Możemy zrobić to w formie w ogóle takiej orfowskiej, czyli połączyć metody. Co to znaczy? Że dzielimy dzieci na trzy zespoły i tak, jeden zespół gra na instrumentach, czyli to, co my teraz zrobiliśmy. Drugi zespół wyśpiewuje nam utwór, czyli to, co zrobiliśmy przed chwilą, a trzeci zespół po prostu nam odzwierciedla interpretację ruchową i to się wszystko dzieje jednocześnie, tak? Czyli już mamy w ogóle tutaj, zahaczamy troszeczkę o metodę Orfa, czyli robimy duże dzieło muzyczne, tak, o budowie formalnej, czyli interpretujemy dużą formę muzyczną przez twórczą aktywność dzieci. Wymaga to oczywiście od nauczyciela dużego przygotowania, kreatywności, tak, trzymania grupy, pomysłów, bo to też jest bardzo ważne, tak? No ale super, nam bardzo fajnie nam to wyszło i teraz tak, te partyturki zbieram, a teraz chciałabym Wam pokazać jeszcze inny rodzaj partytury, który ja już teraz wykonam sama, na troszeczkę innej zasadzie. Słuchajcie, wykonam dla Was teraz uwerturę Wilhelm Tell, słuchajcie, Rossiniego. I teraz zobaczcie. Jest to już zupełnie inny rodzaj przekazu. Mamy również muzogram, mamy, ja sobie będę musiała to tak do w moją stronę, bo inaczej będzie mi ciężko. I teraz zobaczcie. Utwór też jest rodzajem aktywnego słuchania muzyki, z tym, że jest zobrazowany tutaj na poszczególne części. Te części będą w różnych konfiguracjach się powielały. Ważne jest tak to, żeby tak stworzyć tą partyturę z jednej strony prosto, a z drugiej strony tak, żeby po samym spojrzeniu na część wizualnie, żeby nam to od razu pokazywało, w której części jesteśmy, tak? I co robimy. I ta partytura polega na tym, że my ją po prostu rysujemy, czyli tutaj już nie gramy, nie śpiewamy, ponieważ nie ma na to czasu, tylko najnormalniej w świecie, przepraszam, palcem rysujemy, tak jakbyśmy po prostu ten utwór rysowali, dobrze? I teraz ja Wam pokażę, jak to wygląda i mam nadzieję, że będziecie go przeżywać razem ze mną, dobra? Też chciałabym, żebyście mi podzielili, jak Wam się ten utwór słuchało, tak? Jak patrzyliście na odpowiednie obrazki. Uwaga, uwaga. Thank you.
Super. Inaczej zupełnie się słucha. Oczywiście jest to forma słuchania bardzo fajna, ale dla starszych dzieci, tak? Czyli to, co robiliśmy wcześniej, przedszkole, grupy starsze, klasy 1-3 jak najbardziej. Oczywiście my tutaj robiliśmy wszystko w wersji już takiej finalnej, tak? Bo jeżeli pracujemy z dziećmi, musimy to rozłożyć sobie na kilka zajęć, tak? Tutaj natomiast samo to rysowanie wymaga no, twórczej pracy nauczyciela. Ja sama też się trochę napracowałam, żeby to stworzyć, bo te znaki muszą być bardzo, bardzo adekwatne, tak? Żeby to miało ten sens. No i oczywiście tutaj dla starszych klas, oczywiście wszystko to musi być wtedy w liczbie dzieci, tak? Żeby każdy mógł sobie przed sobą położyć na ławkach właśnie, czy na podłodze. Dobra, słuchajcie, to co? Dziękuję Wam bardzo za super zajęcia. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się. Do widzenia, do zobaczenia. Dziękuję.